Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak w Fordzie Mondeo MK5 założyć czujnik do płynu, do spryskiwaczy, żebyście wiedzieli, kiedy Wam się kończy płyn. Bardzo przydatna rzecz. Nie zaskoczy Was to, że nagle ni stąd, ni zowąd nie wiecie, że nie macie płynu. Żeby to zrobić, trzeba zdjąć koło, odkręcić nad kole i niestety zrzucić zderzak. Jak zrzucić zderzak, nie będę Wam pokazywał. Znacie to z innych moich filmów, przynajmniej jak wymieniałem halogen albo jak zmieniałem intercooler. Ok, do dzieła. Tak jak mówiłem, żeby się dostać do zbiorniczka na spryskiwacz, trzeba ściągnąć zderzaka, dlatego że tu jest śruba do odkręcenia. Tam będzie gdzieś śruba do odkręcenia, dlatego jeszcze trzeba ściągnąć koło i nad kole, żeby się dostać i wymienić najlepiej cały zbiornik. Ewentualnie robi się dziurę w zbiorniku, ale na Allegro taniej wychodzi, na Allegro i innych portalach akcyjnych taniej wychodzi kupić cały zbiorniczek z czujnikiem. Słuchajcie, tutaj, tamta jest z tamtej strony, trzeba było kiepski dostęp. Tu jak odkręcicie, jest dostęp i tutaj była trzecia. I teraz tak, odpiąłem tam wiązkę. Wiązkę będę musiał zmienić na taką, która obsługuje też czujnik. Tu mam drugi używany zbiorniczek. Tu złapę tego płynu, co mi zostało w jakąś miskę, bo tu wyciągnę pompkę po prostu, bo nie chce mi się tych przewodów całych rozpinać tam i z powrotem je wplatać, wyplatać. No tak to wygląda. Później na samym końcu pokażę Wam forskanie, jak włączyć funkcję płynu do spryskiwaczy. Słuchajcie, tu trzeba delikatnie wypiąć z tego miejsca, tam z tego, pompka wypięta, płyn zlany. Dwie osoby najlepiej, żeby jedna kierowała zbiornikiem u góry, druga na dole, żeby to ładnie wydostać. Ok, zbiorniczek wyciągnięty, tam trochę było z nim walki, kręcenia, żeby się go wydostać, jak widzicie. Tu jest ta pompka. W tym miejscu nawet macie, jakbyście kupili czujnik, nie wiem czy widzicie, jest krzyżyk i nawet jak rozwiercić dziurę, żeby wsadzić czujnik do poziomu płynu do spryskiwaczy, który wygląda tak. Jeszcze co trzeba kupić? Trzeba dokupić wiązkę, którą trzeba później, podam Wam numer tej wiązki. Okay. Tu wyciągnąłem pompkę ze zbiorniczka, te kabelki stąd wyciągnąłem sobie tu do góry. Tu, w oryginale, gdzie nie było ten, była taka zaślepka, takim czymś zaślepiona, obciąłem te dwa kabelki. Muszę podpiąć pod oryginalną złączkę, którą dostałem do zbiorniczka na spryskiwacz. Po prostu ładnie to zlutować na koszulkę termokurczliwą. Podpiąć się pod zbiorniczek, składać wszystko, zakodować później forskanem w IPC. Też Wam pokażę, jak się włącza funkcję o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. I to wszystko. Żeby nie było, to lutuje kolega Tomek. Ja tak precyzyjnie nie umiem. Mamy koszuleczki. Będziemy musieli zabezpieczyć. Ok, nowy zbiorniczek założony, tam wszystko podpięte, wiązka puszczona tu do góry, tak jak powinno być. Tu pospinane, żeby nie zapomnieć. Teraz będziemy wkładać lampę. No niestety wyciągaliśmy lampę, żeby nam to było łatwiej wyciągnąć. Oczywiście pomagał mi Tomek i Radek z Mondeo MK5 Team. Co teraz? Zakładamy lampę. Idziemy, włączamy forskana i kodujemy funkcję, żeby była informacja, czy nam się kończy płyn do spryskiwaczy, czy jeszcze troszkę jest. Ok, to teraz Wam pokażę, jak to uruchomić, żeby Wam się tu wyświetlała rezerwa spryskiwacza, płynu do spryskiwacza. Podpinamy się pod OBD2, uruchamiamy forskana, znaczy włącza. Uruchamiamy zapłon, sam zapłon, nie odpalamy silnika, uruchamiamy forskana, łączymy się z autkiem, ja już tu mam zapisany swój profil, jak nie macie to utwórzcie swój, ok,
Ok, jak już tu pisze gotowy, klikacie tutaj w ten mikroprocesor, klikacie na dół w konfiguracja modułu IPC, klikacie ikonkę Play i tu wpisujecie filtrze spryskiwa, czyli spryy, i macie ostrzeżenie o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. Klikacie tutaj na Enable, klikacie Pisz. Tak. Procedura zakończona. Proszę wyłączyć i włączyć zapłon. Włączamy zapłon. Klikamy OK. To już wszystko w kodowaniu. I tak jak widzicie, język Wam się na pewno zmienił na angielski. Zawsze po kodowaniu się zmienia na angielski. Ale już macie informację, że macie mało płynu do spryskiwaczy tutaj. I tutaj naprzemiennie z akumulatorem, tak, o, w tym miejscu. O. Wystarczy teraz język zmienić na polski. I już będziecie wiedzieć, tam mniej więcej wyliczone jest, że jak Wam się zaświeci kontrolka od spryskiwaczy, to jeszcze litr mniej więcej jest w zbiorniku. No, i tyle. Za chwilę Wam, język polski. O, jak zwykle, za chwilę Wam pokażę jeszcze inne opcje podpięcia. Jakbyście mieli gotową, dedykowaną wiązkę z czujnikiem, to Wam pokażę za chwilę, jak tam podpiąć pod zbiorniczkiem. Słuchajcie, są dwie opcje. Albo kupujecie zbiorniczek używany i prosicie, żeby był z czujnikiem. Raczej będzie z czujnikiem. Do tego, jak już kupujecie używanie, to poproście, żeby sprzedający dam wał z tą kostką przypiętą do tego zbiornika. Wtedy po prostu odpinacie tą spinkę i do tych trzech kabelków, tak jak na filmiku wcześniej widzieliście, podpinacie się w dwa i do czujnika i wtedy macie wszystko ok. Ewentualnie możecie kupić czujnik. Rozwięcić dziurę, sadzić czujnik i kupić taką wiązkę oryginalną. W Fordzie kosztuje niecałe 80 zł, 78 dokładnie, tam z groszami. Tu macie numer części. Nie wiem, czemu nie może złapać ostrości. O. Tu macie numer części. I to działa na zasadzie plunk and play, czyli odpinacie się tu z silniczkiem. Tu wyciągacie taką zaślepkę. O. Wpinacie się do wiązki, wpinacie się z wiązką. Ciach. Podpinacie czujnik, podpinacie pompkę i po robocie. Tak wygląda montaż czujnika spryskiwacza, płynu spryskiwacza Ford Mondeo MK5. Jeżeli się podobało, standardowo łapka w górę. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję też Karolowi Poradowskiemu za użyczenie zdjęcia, jak tutaj wiercił, i Radkowi Skrzyńskiemu za to, że mogłem na jego aucie nakręcić filmik, jak Wam, jak to zamontować, i Tomkowi Kołodziejowi z MK5 Team za użyczenie podwórka. Dziękuję bardzo, cześć Wam.